Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o moim drugim miesiącu w ciąży. Drugi miesiąc to jest piąty, ósmy tydzień. Jestem w pierwszym cały czas trymestrze, a dziecko jest w wielkości... rodzynek, tylko małej malinki, więc raczej jeszcze brzuszka dużego nie zobaczymy. U mnie akurat waga w ogóle idzie w dół. Siedzę właśnie na tle lodówki, do której przez ostatni miesiąc bardzo rzadko zaglądałam. To jest tak, że te objawy tego drugiego miesiąca powodują, że naprawdę nie chce się nic jeść. Zaczynając od tego, że mamy poranne, a w moim przypadku popołudniowe mdłości. Dodatkowo mogą się pojawić oczywiście wymioty. No, mi się na szczęście udało, że w żadnej ciąży nie wymiotowałam, ale z kolei miałam zawroty w tej ciąży, mam takie poważne zawroty głowy i często z Grześkiem zastanawiamy się, czy na pewno powinnam wychodzić z domu. Mam nadzieję, że to mi niedługo minie, ale na razie musimy naprawdę poważnie uważać, żeby mi się tutaj nic nie stało. Co jeszcze z takich objawów? To, że właśnie nie mogę jeść, to nie tylko nie jest związane właśnie z mdłościami, ale też z tym, że zaczynamy mieć w tym drugim miesiącu taki wyczulony węch na różne produkty. Nie tylko oczywiście jedzeniowe, bo ja na przykład nie toleruję teraz papierosów, ani nie toleruję różnych kosmetyków. Ale jeśli chodzi o jedzenie, to faktycznie staram się przede wszystkim jeść kanapki, ponieważ rzeczy jakieś różne gotowane, smażone są tak intensywne dla mnie zapachowo, że faktycznie nie jestem w stanie tego zdzierżyć. I jeszcze, jeśli chodzi w ogóle o właśnie drugi miesiąc, to zaczyna się kolejka do łazienki i tutaj potrafię mniej więcej 10 razy w ciągu godziny być w toalecie. Dlatego też, jeśli któraś z Was ma podobne sytuacje, to ja polecam po moich już dwóch ciążach, że jeśli wychodzicie z domu, to wcześniej przeanalizować, gdzie te toalety mogą po drodze być, żeby nie było szukania po mieście, gdzie można skorzystać z toalety. No i co? I to tyle chyba z tego drugiego miesiąca. Do zobaczenia w kolejnym miesiącu, w kolejnych odcinkach. A jeszcze oczywiście możecie sobie obejrzeć moją pierwszą wizytę u lekarza i jak powiadomić rodzinę o właśnie ciąży, bo to robiłam dokładnie w drugim miesiącu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piszcie koniecznie, jak wy przyszłyście dziewczyny właśnie ten drugi miesiąc i buziaki. Pa, pa! O, róża też robi, pa, pa.